Witam w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu. Tu się trochę zatowarowaliśmy na szpachlowanie. Z 5 wiaderek Premium Lighta może starczy. Płyta została przykręcona. I teraz musimy na to trzasnąć habito. Habito płyta też kupiona, dwie sztuki. Dwie sztuki płyty, oczywiście wkręty też do tego są. Specjalne do habito będziemy czaskać. Zrobimy tą ściankę i będzie można ogarniać, sprzątać i brać się za szpachlowanie. Jeszcze nam tylko to zostało. Tak więc jemy coś, przycinamy płyty. Wzięliśmy wyrzynarkę, no bo nożykiem tego nie utniemy. Przetniemy płyty, powycinamy dziury i będziemy montować płyt siena. A tak to wszystko, nic się tu nie zmieniło. Czapa dostał profesjonalną zapalniczkę. Nawet na zakupy, bo reklamówkę. Już mam semina, Ania śmiga z taką torbą, tylko z semina do roboty. Znaczy nie do roboty, tylko do sklepu czasem. Dobra, nic. Przygotowujemy się i będziemy działać. Dobra, tniemy płytę. Pierwsze cięcie habito. Zobaczymy, jak to będzie się ciąć. Ile to mówiłem? 103. I 103 musi to iść tu, czyli z tej strony. 103. Pyk. Tutaj. Dobrze, bo tej ściany idzie tam jest łączenie. Mamy dwie płyty. Nie może być żadnej pomyłki. 100. Skąd są płyty? Nie będę mówił. Ja może by to uciął nożykiem. No tak się fajnie, ciekawe, nie wiem. Nigdy nie ciąłem habito. Znaczy Przemek mówił, że to się nie utnie nożykiem, ale nie wiem. Linię i tak musimy zrobić, nacięcie. Aha, muszę ten... Łata nie sięgnie. 103. Zobaczymy. Faktycznie może w tym były, ale dobra, nieważne. Cięcie. Kurwa, tego to by się warsztat przydał. Tak to może dać. Pyk. Jest. Później zostanie nam kilka odpadów, to sobie zrobimy crash test płyty. No dobra. Nacięcie zostało zrobione. Przesunię. Ja te profile może... Nigdzie nie ma. Więc to złamiemy ją tak? Nie. Boję się. Że mi to gdzieś dupnie. Przetniemy to normalnie. Wyrzynarą. Nie wiem, czy to kurde łatę jakoś ci do tego, no nie. Daj mi to tu. Nie, po łacie nie, bo mówię ci, ten będzie się wyginał. Weź to trochę wysuń jeszcze. Wiem, tam o nic nie szarpną, dobra. Dobrze tu mam.
Aha, to w sumie jeden pieron, z której strony bym uciął. No dalej, są te dwa po bokach, tylko tak. 103, 103. Trzeba tarkować. No dobra, zobaczymy, czy nożykiem to można uciąć. Kiedy to odpadnie, no wypadnie. Ty, no co on dogada? Dejże spokój. Dobra, tylko to jest mały, mały odcinek, nie? No to byśmy... Co to ten Przemek? Tylko niech tu przyjedzie, tylko wiepkę dostanie. Tu nastraszył, że to nie utnę noże. Gdzie tarka? Jeszcze wytarkuje bez problemu. Nie. Mówił tak, jakby to skała była. No ale dobra. Trzeba było sprawdzić. A gdzie jest młotek? Weź podaj młotek, zobaczymy. Stestujemy zwykłą, a chabi to. Nie ma, ale no i co, dziura jest, nie? Zobaczymy, bo to wiesz, kantem spadła, dupniemy prosto. No dobra. Ale jest zgniecenie. No tak trzy razy twardsza jest. Tu przynajmniej się papier przedarł, pękło aż do... No jest twardsze, jest. A tym? Do samych płytek chyba dojeżdżam, nie? No jest dobra, takie... Swobodne. Jak dobrze spadnie, równo. Równo spadnie, nie kantem, to się nie wgniata. No jest różnica, ale aż no... Jest. No jest, jest, ale pancerna to nie jest. Nożykiem by przeciął. No hopie, to jeszcze trzeba powyliczać ten. Dzięki. No pierwsze to może to, nie? A, no ja. Taki, nie? Dokładnie. To musi być na tip-top. Zmierz. Ja tam pójdę, ty będziesz krzyczał. No, to... Tylko nie ma metra, hehe. Gdzie? W skrzynce? Mam. Czekaj. No. Mam idealnie 38,5. Ale czekaj, 38,5 odciętej krawędzi w bok, tak? Tak. 38,5. Tylko, że to jest tak na sztywno, nie? No. No, teraz od górnej krawędzi. Czekaj, 38,5, tak? Dokładnie.
to damy 39. No. A od górnej masz na sztywno 30. Czekaj. Jeszcze raz. Trzydzieści dziewięć damy, tak? A od górnej 30 na sztywno, tak? Czekaj. 30. No, tak dam 30 i tak 2. Dobra. Tak, tak, to tam będziemy mierzyć już. To. Śruby dłuższe dawać. Śruby dłuższe, tak. Gwinty możemy ten. Dobra, chodź, sobie tu obrócimy w tę stronę. No, do góry. Może wysyp to tu. No, ja muszę z tym pójść tutaj. Daj to na pion, żeby to tak nie się nie gieło. Sokoliki? Co, targamy ją tam? Może ten by lepiej podnieść. Łogień w szopie. No. No. Teraz trzeba się obrócić z tym. Masz? Chodź, to tu przymierzymy tak na sucho. No, tutaj trochę za duża ta szpara wyszła. Jeżeli chodzi o... O, te pół centymetra, co dałem więcej, to jest, no. Mm-hmm. Nic nie zrobisz. Dokładnie. Czekaj, tu sobie to oprę. Pa, obiła się, co to jest? O, tą płytę się obiła. No, ta płyta dobra. No. Nie, też się obiła. No. Nie, nie, to co jest, panie. Słabo. Ty ten jesz. I się ma. Daj mi ten drewniany dłuższy. Daj mi ten krótszy, w takim razie będę mi starczy. Dobra, mierzymy. A i daj, jakbyś mógł jeszcze dać mi tą metra zwijanego. Bo muszę też od góry tutaj mierzyć. Dobra, ja sobie to pomierzę. Powycinamy. Będzie git. Czyli tak, od ściany. Teraz pytanie, bo to...
To się odczepia w zimie, czy to się wycina, czy jak to się zostaje. Nie wiem, nie wiem. Muszę się dowiedzieć, bo się nie znam na tym. Dobra, pomierzone wszystko mam. Można ciąć, daj mi czepę na chwilę frontary. Muszę sobie powycinać otwory. Bicie ma. Źle wkręciło. Było to, to. Wylezie mi to dzisiaj, czy nie? Ciągnie. Hej. No. Bardzo to. Tą dziurę tu mam, to mam. Tutaj nie mam takiej dużej otwornicy. Chyba, że nie, nie ma szans. Ta nie będzie taka duża. O, w ogóle też przetestujemy przy hodoła przy płycie Habito. No. Ciężko miał. Ciężko miał. Ale się przebił, no. Teraz w tym to wytnę wyżynarką, nie będę tym ciął, bo to nie pójdzie tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Czemu ja? Aha, baterii mam w tym. Lecimy tym. Wszystkie dziury mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Przygotować wkręty, wszystko.
narysować profile. Ja jeszcze w ogóle sobie przetestuję, jak to się wkręca. Zobaczymy zwykły wkręt i Habito. Jakie to ma, jest wkręt jeden. Jakie to ma porównanie. To sobie wkręcimy. Zobaczymy. To jest zwykły wkręt. Wkręcić się wkręcił, ale ciężko, żeby się główka schowała. Dlatego ten wkręt posiada tutaj takie wyfrezowanie właśnie, że będzie wywiercał miejsce, żeby się główka schowała. Wtedy to ułatwi szpachlowanie. No i dokładnie. Czyli wkręcać się wkręca tak samo, ale już dokręcić tego zwykłego wkręta nie dokręcimy. A spróbujemy. No pójdzie, ale to mówię wam. Trzeba naprawdę mocno, a ten bez problemu wchodzi. Czyli jeżeli byście na ścianie kręcili płytę Habito na zwykłych wkrętach, to powodzenia. Musicie mieć takie. Bo to się... byście zajechali. Dobra. Czapa lecim. Chyba tak. No w sumie nie musiałem tego tak na... odkrył trochę. No. Na styk robić. Tak, tu to właściwie bym mógł nawet chycić, nie? Tak. No ale trochę jednak, panie. Żeby to być musiało iść, widzisz? No to... U góry ma spoko, tylko tu ten bok dalej. Nie? Dobra, odciągnij płytę. Dziwne te wymiary są. Dopasuje. No... nie do końca. Tej górnej nerówki na czasem nie pociągło do góry? Pociągło do góry, pociągło. A nie wiem po co w ogóle takie... na ścisk zrobiłem. Nie wiem, to jeszcze nie ma iść tam dalej? Co? Po tym tak patrzę, wiesz? Nie, no tyle co pójdzie, to pójdzie, nie? Nic tu chyba nie mam, no co? Aha, czekaj. Tu jest tak, że to się nie styka z tą płytą. Nie styka? No. Dobra. Trzeba odkręcić. Ściągamy. Dobra, zostaw. Musimy tam podkleić klejem.
lekko. Dobra, łak. To na razie ten tarki nie potrzebuje, nie? Nie. No tak, bo tutaj było... O! Nie dochodzi... Płyta w powietrzu, to podwójna płyta tutaj. Mija się z celem ta. A więc trzeba tutaj podkleić klej. I wtedy dopiero nasadzić tą płytę. Dobra, ja sobie to ogarnę i będziemy lecieć dalej. W międzyczasie dokończyliśmy sobie tą zabudowę. Pozostał tylko otwór do wycięcia. Tu już też jest w miarę posprzątane. I teraz idziemy montować tą płytę. Tego chabazia. I tu jeszcze wcześniej też tym klejem podkleiłem, że jak przyłożę sobie teraz płytę, to tutaj mi jeszcze trzeba poskrobać, to tutaj ta habito się oprze na tym kleju i nie będzie tutaj sprężności. Tak więc kibel można wieszać. Elegancior. No. Jest taki zabieg, który jest zrobiony. A, no i tu jeszcze wyciąłem te skrzydełko od profila. Tutaj i tutaj. Że jak tą płytę damy i tą płytę damy, to od tej strony wsadzę płytę OSB. Jeszcze dodatkowo skręcę, bo w tym miejscu będzie wisieć umywalka. Żeby żadna siła tego nie wyrwała. Bo habito jest, nie jest aż tak odporne, że jakby ktoś na to skoczył. To nie wiem, to jest płyta. To jest płyta. Dobra. Wszystko jest. Myślę, że jest, tak, jest. Ty masz, to masz. Ona sięgnie tylko dotąd. Dobra. Mhm. Przynajmniej fajnie, bo ona się nie wygina teraz, nie? Mhm. O, ładne na paluchy, no. A, no przecież nie to mamy. Czekaj. Dobra. No. No. Za duża tam dziura jest, ale lepiej jak jest za duża niż... Trzeba ustawić. Pyk, kreski tam miałem porobione. Wkręty habito. Jeden, drugi. Tutaj uważać na rurkę, żeby na tej wysokości nie kręcić. To pierwsze może poszło jeszcze trochę. Poszło? No to trzymaj, jest. No. No i kręcimy. Wkręty, no ale takie są, to nic nie poradzimy. Ty, mamy tam profil? Mamy, dobra. Trzeba równo. Przyłapię, żeby to mi nie uciekło. Byśmy się później nie zdziwili.
tutaj nie szły rurki żadne. Czekaj, czekaj. Nie, tutaj nie ma żadnych. Dobra, tu mogę sobie śmiało kręcić. Płytnie. Nie, trzymać będzie. Pewnie. To zostaje, zostaje, dobra. Chodź tu z tej strony, czapa. No, bo tu mi wybuliła, nie mam jak tego chwycić. Nie wiem. Udupcona ta płyta. Byle co, młotek, cokolwiek. A, jak wszystko jest w tamtym pokoju i tak. Gdzie ty to kręcisz? Ten. Panie, jak to wyjeba. No, kawał kręta oczywiście. No. Dobra, tu. Teraz ten po drugiej stronie. Stronie u dołu? No, u dołu, u dołu. No, mamy. Jak tam? Kurwa, ciemno. Jest z nami. Dobrze? No, myślę, że tak. Trochę idzie po... Nie, dobry. Dobrze. I teraz ten przy ścianie. No. No i mamy. Jest? Jest. Ewo wpada staro, cię przewiercaj. No chłopie, to jest wkręt przekozacki. No to dalej? Dalej teraz tak, musisz wejść na drabinkę tego CDK, co jest na zabudowie. No. Dobra, no i tak dokręcamy. Tutaj wszystko się zgadza. Tak, włoży tutaj ten, tu szpilkę włoży, tutaj włoży. Habito się opiera o ten klej. Jest git. Tą do kręcę, tnę tą i będę tą stawiał. Pensja. Lecimy. Czy ja mam ustawiony ten profil, kurwa? No. Dobra, przykręcę tu po bokach, a tamten można ustawić później. Palił pies. Spoko, spoko, miejsca jest jeszcze. Do góry? O ścianę, jakbyś dał radę? Kopytem? O, dobra. I teraz o ścianę tu. To wchodzi w to. No i mamy. To byśmy to mieli. Kurde, nie odegnie się to nam tam? Nie wiem, jednym spróbuję. Czekaj, bo tutaj gdzieś były te rurki, one chyba idą tu, nie? Czekaj, no jeszcze się upewnię, bo to hopie. Ostatnia płyta, a... dobra, nie, kręcę na dole, dobra. Znaczy no, na górze. Nie, teraz nie wyrwie tej płyty z tego. Trzymają habito. Normalna by się wytargała.
No i dobra. Tu mamy. Okej. Okay. Później sobie to dokręcę. Wkrętami dokończę. Jeszcze, no tutaj wiadomo. To zapłytujemy do końca. Będzie kodowe, nie będę pokazywał, bo wiadomo jak to będzie wyglądać. Płytowania i bajery z zabudowami i ściankami jest koniec. Jeszcze sobie później jutro tutaj na Zicher to posprzątamy wszystko. Tak na tip-top. Podokręcamy sobie te doły płyt, bo tutaj już zaczęliśmy. Jak widać, tu są podokręcane. Dokończymy resztę i widzimy się, jak już zaczniemy szpachlować. Dobra, to do następnego. Na razie. Pomachaj czapa.